Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski, witamy serdecznie. Rocznica wybuchu powstania w getcie, a wydarzenia w gazie. Bardzo, nie wiem czy ważny, ale wart zauważenia tekst w Krytyce Politycznej o Lewicy. Będziemy o nim dzisiaj mówili dużo. I jak pan premier Tusk zamierza walczyć ze zdradą i czym ją wypalać? To tematy na dzisiaj. Bojan, zacznijmy, jeśli pozwolisz, od rocznicy powstania w getcie. I ja chciałbym zacząć od takiego niestety emocjonalnego, a mniej racjonalnego początku, ponieważ podeszło dzisiaj do mnie dwoje młodych ludzi z propozycją, żebym przypiął sobie do klapy żółtego żonkila. Ja odmówiłem. Nie dlatego, że mam wątpliwości co do bohaterstwa powstańców w getcie. Nie dlatego, że porównuję oczywiście z czymkolwiek to bohaterskie wydarzenie i śmierć tych ludzi, którzy wiedzieli, że na tą śmierć idą. Tylko dlatego mi się ręka nie podniosła, bo mimo wszystko uważam, że to, co Izrael robi w Gazie, a robi ewidentne ludobójstwo i nie zamierza się zatrzymać, przeszkadzały mi w tym przypięciu sobie tego żonkila. Mówiąc krótko, w głowie, już jak się z nimi rozstałem, miałem cały czas pytanie do obywateli Izraela, co się z wami stało? Czemu żeście zapomnieli, co z wami robili i czemu robicie to samo innym ludziom? Tak, mam, nie wiem, czy mnie popierasz w tym moim geście, czy nie. Co o tym myślisz? Popieram cię w takim sensie, że gdyby mi ktoś to zaproponował, no ja mieszkam w odległej od centrum dzielnicy Warszawy, na wschodnich jej rubieżach, to nikt z goździkami żółtymi czy... żonkilami. Przepraszam, żonkilami żółtymi nie biegał i nikomu tego nie proponował. Natomiast ja też bym odmówił, dlatego że ja w obliczu właśnie tych scen, które oglądamy już od pół roku na Bliskim Wschodzie, po prostu nie czułbym się moralnie... Nie czułbym się moralnie jakoś w prawie, no nie czułbym się dobrze, celebrując czy w jakiś sposób kontemplując żydowskie męczeństwo. Po prostu to jakoś mam zbyt duży, miałbym dysonans poznawczy w takich okolicznościach, w których po prostu, tak jak ty powiedziałeś, no, odbyła się w Gazie ludobójstwo i już do tego stopnia cały świat się z tym oswoił, że no nawet ja muszę powiedzieć, to znaczy... Ja odczuwam taką bezradność jakąś wobec tej hekatomby, która się tam rozgrywa, że nawet no, trudno jest o tym mówić w jakiś sposób taki przejmujący albo taki, który no, skutecznie wyraziłby poziom emocji czy jakiegoś mojego, nie wiem, oburzenia, nawet takiego pozaemocjonalnego, jakiegoś ogólnohumanistycznego, politycznego, filozoficznego, każdego. Wydaje mi się, że no, jest symbolem jakiejś niewiarygodnej hipokryzji, żeby ośrodki, które są związane dzisiaj z państwem Izrael i które w Polsce funkcjonują, żeby wspierały tego rodzaju akcje i właściwie no, udawały, bo chyba tego należy tutaj użyć słowa, że nic, że właściwie nic się nie zmieniło. Znaczy w zeszłym roku tak samo było, 2 lata temu było tak samo, 30 lat temu było tak samo. Mam na myśli świętowanie tej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Że tutaj kontekst jest praktycznie cały czas taki sam. No, fakt jest faktem, że nie jest to zupełnie bezpodstawne twierdzenie czy spojrzenie, ponieważ fakt jest faktem, iż w tej chwili mamy do czynienia z pewną natężeniem brutalizacji, no, które oczywiście no, człowiekiem o jakiej zdolności takiego humanistycznego odczuwania, no to musi wstrząsać. Natomiast no, proces terroryzowania ludności arabskiej na terenie państwa Izrael przecież trwa od zarania tegoż państwa, czyli od 1948 roku. I ja nawet pamiętam, że chyba jakoś to było mniej więcej na początku tej izraelskiej odpowiedzi na ataki Hamasu z 7 października. Pamiętam, że właśnie oglądałem jakiś wywiad z Normanem Finkelsteinem, gdzie on
Powiedział, że on się przestał właściwie zajmować gazą, chociaż on to zawsze był przedmiot no, najważniejszej jakiejś jego działalności publicznej, no i akademickiej, że przestał się zajmować gazą, dlatego że już w 2006 roku zrozumiał, że tam już się niczego nie da zrobić, że to już jest tak strasznie, jest tak strasznie zamknięte ze wszystkich stron to zjawisko, to znaczy jakieś próby emancypacji ludności palestyńskiej. Jest w taki sposób, można powiedzieć, uplasowane, jeżeli chodzi o priorytety w ogóle tego, co nazywamy społecznością międzynarodową, że no nie da się zrobić nic poza pasywnym przyglądaniem się temu, jak ta społeczność palestyńska umiera. Nic się nie da zrobić, po prostu nic, dlatego że nie ma nikogo, kto z poważnych jakichś międzynarodowych graczy, kto byłby skłonny jakkolwiek tutaj jakąś sprawczość zademonstrować, albo jaką by mógł, no dlatego, że oczywiście są jakieś kraje, które chciałyby stanąć po stronie palestyńskiej, zawsze chciały, no ale one nie mają właściwie niczego do powiedzenia, przecież nie mają po prostu żadnego ciężaru, no żadnego przełożenia w polityce międzynarodowej. I no, w tym sensie można powiedzieć, że jakoś tak ilościowo to cały czas, znaczy jakościowo, przepraszam, to cały czas jest ten sam proces, tylko ilościowo teraz on przybrał pewien, no właśnie przybrał pewien rozmiar, którego tym razem się nie da zignorować. Więc w pewnym sensie tak jest, że z punktu widzenia funkcjonariuszy państwa Izrael, to jest, nic się nie zmieniło. No tak, no teraz zabijamy trochę więcej. No tak, no ale cóż to miałoby znaczyć? No więc ja mam wrażenie, że u mnie ten punkt przejścia, że tak powiem, ilości w jakość nastąpił. I ja po prostu osobiście, ja no mam dosyć już celebrowania i takiego ostentacyjnego, zwłaszcza żydowskiego męczeństwa z okresu II wojny światowej. Oczywiście uznaję je, zdaję sobie sprawę z tego, że jak każdy, no, minimalnie wyedukowany człowiek z okrucieństwa historii wobec Żydów właśnie w okresie II wojny światowej. Natomiast no, nie umiem, jakoś nie mam takiej wyporności etycznej, żeby dziś móc to z czystym sumieniem, czy w ogóle z jakimkolwiek sumieniem, móc to no, demonstrować jakieś to przywiązanie do tej tradycji. Po prostu, przepraszam, no, znaczy z mojego punktu widzenia być może ktoś uzna to za jakieś oburzające, ale to mówię o swoim indywidualnym, subiektywnym odczuciu. Dzisiaj Żydzi nie zasługują na to. Nie zasługują po prostu na to, żeby świętować jakieś ich straszliwe porażki i te ludobójcze doświadczenia sprzed 80 lat. I dlatego mówię o wszystkich, nie o jakichś tam władzach, czy o państwie, czy coś, dlatego że no, każdy jeden sondaż, na który spojrzysz, a nikt przecież nie powiedział, że te sondaże są kłamliwe, w sensie nikt nie wyszedł i w żaden sposób nie zaprotestował przeciwko tworzeniu takiego obrazu. 80-85% społeczeństwa obywateli Izraela popiera te działania, które rząd Netanjahu realizuje właśnie od pół roku, więc nie widzę w ogóle tutaj przestrzeni do tego, żeby można było pochylić się z zadumą i w jakiejś refleksji spojrzeć wstecz, powiedzieć sobie, no tak, oczywiście to doświadczenie powstania w getcie czegoś nas tutaj powinno nauczyć. No, wydaje mi się, że cały ten okres powinien był, jeżeli w ogóle można poczynić takie frywolne i raczej naiwne stwierdzenie, że historia kogokolwiek, czegokolwiek, kiedykolwiek uczy, to wydaje mi się, że potomkowie ocalałych z Holokaustu powinni tę pracę domową, tę lekcję przeczytać raz, te wszystkie lekcje przeczytać raz jeszcze, te wszystkie wnioski wyciągnąć raz jeszcze i sami powinni się pochylić w jakiejś naprawdę poważnej zadumie nad własną historią w obecnych warunkach wojennych. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Ja się czuję absolutnie zwolniony ze wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do jakiegoś takiego publicznego okazywania szacunku dla tego horroru, którego Żydzi doświadczyli w czasie II wojny światowej. Jasne. Przy okazji historii i lekcji, które z nich wynikają, amerykański urzędnik z Departamentu Stanu powiedział, że Stany Zjednoczone będą głosować przeciwko prośbie Palestyny o pełne członkostwo w ONZ. To taki symboliczny gest właśnie a propos tego, o czym mówimy. On pewnie nie ma zielonego pojęcia, ten nieszczęsny urzędnik, kiedy było
powstanie w getcie i jakie znaczenie ma decyzja USA o tym, że Palestyna akurat w tej sytuacji nie będzie reprezentowana w ONZ jako pełnoprawne państwo członkowskie. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj w Onecie poświęcona tej właśnie rocznicy było kilka materiałów i jeden z nich zwrócił moją uwagę, to było wspomnienie jednego z uczestników tego powstania, który zwrócił uwagę na to i w jego wspomnieniach cały czas to się przewijało, że tymi, którzy dokonywali najwięcej strasznych okrucieństw, to byli Ukraińcy. I znowu, nie mam ochoty, ani nie jestem upoważniony do przerzucania paraleli między współczesnością a historią. Tylko pragnę zwrócić twoją uwagę, że Ukraina współczesna ma dość wybiórczą pamięć. Wybiórczą pamięć ma dotyczącą rzezi wołyńskiej, dotyczącą... Nie przesadzaj, właśnie... Maciej, nie ma wybiórczej pamięci, po prostu celebruje tę rzeź wołyńską, tylko po cichu. No tak, ale dobrze, to jeżeli tak to wolisz nazwać, ja uważam, że ma dziurawą pamięć w takim sensie, że nie chce o tym pamiętać, albo pamięta fałszywie to co jej i przyjmuje to z dobrodziejstwem inwentarza. Oficjalna historiografia ukraińska jest taka, że to, no, to jest to pewna, to była to pewna przesada, no ale to trzeba było zrobić. Jest spór, czy duża, czy nieduża. Usprawiedliwiona, tak. Usprawiedliwiona, ale to jest na pewno usprawiedliwione, tak, z ich punktu widzenia to jest na pewno usprawiedliwione. No i właśnie drugie to jest to, jak to, mocno trochę, i... Tak, przepraszam, Maciej, bo skoro już takie paralele sobie tutaj się w ten sposób, tutaj tak intelektualną sobie takie ćwiczenie wymyśliliśmy, to jest trochę tak, jak ja bym powiedział, wyobraź sobie, że wystąpiłbym gdzieś na jakimś tam, nie wiem, konwentyklu historyków albo coś podobnego i bym powiedział, że no z tym Katyniem, no to jeśli w ogóle założyć, że to rzeczywiście Stalin zrobił, a nie na przykład Trzecia Rzesza, no ale dobra, no okej, jeśli by w ogóle założyć, no to przecież można by powiedzieć, że to jest tak, że on trochę zbyt dosłownie zinterpretował słowa Marksa o tym, że państwu burżuazyjnemu należy złamać kręgosłup. No, ale to jest właściwie uzasadnione. No to mniej więcej taki mają... Mieści się w narracji. Tak. No tak. I skoro właśnie oni milczą o rzezi wołyńskiej, albo milczą o Babim Jarze i to, że milczą o roli ukraińskich funkcjonariuszy w getcie warszawskim, to też jest dość, przyznasz, znamienne. Ja o tym akurat epizodzie tych funkcjonariuszy niemieckich, znaczy, przepraszam, tych funkcjonariuszy ukraińskich, którzy tam pomagali Niemcom pacyfikować czy pilnować tego getta, czy cokolwiek, to ja nawet tego epizodu dobrze nie znam, także nie będę tego komentował, ale mogę tylko powiedzieć, z jakiegoś powodu mnie to nie zdziwiło. Nie wiem dlaczego. Nie zdziwiło cię, ale ja tylko przypomnę, że w swoim przemówieniu w zeszłym roku pod pomnikiem getta Marian Turski mówił przede wszystkim o Ukraińcach, jako o tych ludziach, którzy dokonywali strasznych mordów w getcie warszawskim. Zostawmy ten temat. Przejdźmy teraz do tematu, ja wiem, że państwo tego nie lubią i to niestety widać w komentarzach i reakcjach, ale my nie możemy o tym nie powiedzieć, ponieważ no, my się mamy za portal lewicowy, nie bezzasadnie, i pochlebiam sobie, że mamy się za lewicę zdecydowanie odmienną od tych ugrupowań, które siebie prawem kaduka tą lewicą nazywają. I jesteśmy według mnie, nie wiem czy się Bojan ze mną zgodzisz, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby śledzić to, co się dzieje po tej stronie sceny politycznej, nawet jeśli to jest tylko nominalne. I otóż chciałem powiedzieć, że ukazał się tekst... Nie zgadzam się z tym, że jesteśmy zobowiązani, ale oczywiście chętnie to mogę zrobić, tak. Według mnie jesteśmy zobowiązani, ale dobra. To przecież jest tylko kwestia dyskusji i dojścia do jakiegoś wspólnego wniosku. W Krytyce Politycznej ukazał się tekst pana Woźniaka. Dobrze mówię? Tak. Tak, pana Woźniaka, który zajmuje się krytyką i takim dogłębnym spojrzeniem na lewicę i co się z nią stało. Tytuł jest bardzo charakterystyczny, Lewica blednie zamiast się czerwienić, to ostatni moment na zmiany, to jest list taki, powiedziałbym,
No i tam jest kilka rzeczy. Ja zwróciłem uwagę na trzy, jeśli pozwolisz. I tak jest pierwsze. Bez wyrazistego przekazu podpartego autentyczną łącznością z szerokimi grupami społecznymi i uwagą przykładaną do ich życiowych, materialno-bytowych potrzeb, także lewica może zostać w końcu sama poza organami władzy przedstawicielskiej. Później jest taki tekst, którego już nie będę cytował, tylko chciałem zwrócić uwagę na niego, właśnie na tą tezę, że lewica powinna stawać bez cienia wahania po stronie ubogiej części społeczeństwa. Być może, i to już zacytuję, ten spór jest historycznie rzecz biorąc nierozwiązywalny, ale ktoś musi w nim odgrywać rolę sojusznika i rzecznika tych najsłabszych. I teraz, co jest też ważne, wskazane byłoby poza tym, aby w sprawach międzynarodowych i geopolitycznych lewica zaczęła wreszcie wyraźnie sprzeciwiać się imperializmowi, militaryzmowi i nacjonalizmowi łamanemu przez szowinizmowi, niezależnie od tego, czy manifestują go aktualne władze polityczne Federacji Rosyjskiej, czy także na przykład USA, Ukrainy albo Izraela. Ze strony przeważającej części polityków lewicy słyszeliśmy dotychczas w tej sprawie nadermiałkie, ostrożne, a wręcz stronnicze wypowiedzi. Ja chciałem powiedzieć tak, żeby cię trochę rozpędzić, że to są trzy tezy, które uznałem za istotne. Skonstatowałem, że ten tekst jest spóźniony o 20 lat, tak lekko licząc. Że to są bardzo słuszne, choć do bólu banalne tezy, bo o tym mówią naprawdę ludzie, którzy choćby trochę mają jakieś przekonanie co do tego, czym lewica winna być, nie tylko w Polsce zresztą. I po trzecie wreszcie jestem rozkosznie pewien, że ten list czy artykuł gówno da, po prostu. To już jest za późno. Lewica, ta, o której mówi autor tego listu, przekroczyła już dawno ten Rubikon, z którego można zawrócić. Ona już stamtąd nie zawróci. I już. Tylko dodam jeszcze szybciutko, na sam koniec oddam ci tylko głos, że jako ilustrację do tego zwrócę uwagę, że na Śląsku przed wyborami do Europarlamentu jedynkę miał dostać Maciek Konieczny z partii Razem, ale wszystko wskazuje na to, że dostanie ją pan Kochut, Łukasz Kochut. Facet, który chwali na kolanach Balcerowicza, który ma z lewicą tyle wspólnego, ile ja z baletem. I drugie, na co chciałem zwrócić uwagę, to już jest taki trochę poboczny wątek, ale być może warto do tego wrócić, że ukazała się rozmowa, wywiad redaktora Mazurka z taką dziewczynką, przepraszam, że tak mówię, nie to protekcjonalnie, panią Dominiką Lasoto, która pokazuje, że te ruchy klimatyczne, które tak lewica bezkrytycznie popiera, są ruchami zdominowanymi przez ludzi niewykształconych, niemądrych, oszalałych na punkcie swoich ideologii, które nie mają nic wspólnego ani z ludźmi, ani z ich dobrobytem, ani z niczym innym. I ten obrazek ci pokładę u stóp i teraz sobie komentuj, ile chcesz. Maciej, ten artykuł jest rzeczywiście spóźniony o 20 lat, ale gdyby on został napisany 20 lat temu, tak jak wiele podobnych artykułów, które wtedy i ja czytałem i sam pisałem, to myślę, że on by gdzieś utonął w ogóle w tym oceanie prób zaangażowania lewicy w jakikolwiek dialog, żeby coś tutaj się zmieniło. I ja, i ty, i przecież wiele osób, które wtedy były blisko lewicy, i tej niezależnej, która pozostawała poza parlamentem, i tej, no powiedzmy, establishmentowej, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i później jeszcze tam, już nie pamiętam jak się nazywało, ci rozłamowcy od Marka Borowskiego, i tak dalej, prawda? No wszyscy byliśmy gdzieś no, w tym konglomeracie ogólnie biorąc. No i wszyscy próbowaliśmy w jakiś sposób dotrzeć do tego SL i się dziwiliśmy, co jest, dlaczego oni nie chcą normalnie usiąść i porozmawiać o tym, że tu my chcemy ich poprzeć, ale chcemy, żeby oni parę rzeczy zmienili, dlatego że w takim kontekście, jaki oni kreują wokół siebie i ze swoim udziałem, że tak powiem, no to po prostu nie da się tego dłużej robić. No i zwłaszcza ten okres tej millerowskiej smuty po 2001 roku, no to wydawało się wielu z nas, że teraz jak już dostali, nie, no to, że no gdy już widać, że wszystko leci z rąk, no to teraz posłuchają. Ale okazuje się, że byliśmy naiwni. No byliśmy naiwni, to są ludzie kompletnie odporni. Kompletnie odporni na jakikolwiek tutaj
no, na jakąkolwiek interakcję, która miałaby coś, cokolwiek zmienić po ich stronie. I do jeszcze oczywiście w trakcie tych wszystkich afer, które zostały ujawnione przecież po 2001 roku, czy tam między 2001 a 2005, no to jeszcze dodatkowo się dowiedzieliśmy, że to jest po prostu banda skorumpowanych, wiesz, urzędników, no właściwie, takich politycznych. No i wtedy ten artykuł, gdyby go tam przenieść, spróbować jakiejś takiej transpozycji dokonać tam, to myślę, że on by nie od, w ogóle żadnego wrażenia na nikim kompletnie nie zrobił, bo on jest strasznie miękki i co najgorsze, jest potwornie banalny. To gdyby Katarzyna Szumleś przeczytała, nie wiem, przeczytała, to by powiedziała, że to nie jest królestwo, to jest cesarstwo banału. Po prostu, ale no Jezu, już takie dykteryjki, że to wiesz, po drugim akapicie, że kim jest ten, kim to, to jest w ogóle ten Jan Woźniak? Co, gdzie on był ostatnio, prawda, 20 lat czy coś takiego. No i to oczywiście jest też świadectwem tego, czym jest krytyka polityczna, ale jest to portal komiczny, no. Albo portal komiczny, albo taki portal, który się spóźnia na różne wydarzenia historyczne bardzo poważnie. Więc prawdy jakieś, albo wezwania, albo apele, albo nie wiem, twierdzenia czy komentarze zawarte w tym tekście, no dla mnie dzisiaj brzmią jak kompletne i absolutne pustosłowie i nie jestem w stanie sobie za bardzo wyobrazić, jaki trzeba mieć stan umysłu, żeby coś takiego dzisiaj, w 2024 roku napisać, i jaki trzeba mieć stan umysłu, żeby coś takiego w 2024 roku opublikować. Do kogo to jest? Do kogo to w ogóle jest, no? To kto miałby się tutaj chwycić za serce albo za głowę i teraz pomyśleć sobie pod wpływem właśnie tego steku banałów, pomyśleć sobie, Jezu, no tak, rzeczywiście, eureka, teraz rozumiem, teraz wszystko zmienimy. No przecież to naprawdę, partia Razem to jest partia, która przecież powstała, została jakoś posklejana z takich ludzi właśnie. Znaczy, wszyscy ci, którzy pisali takie artykuły przez 20, czy tam 15, czy 10 lat przed 2019 rokiem, to jest właśnie, to są kadry partii Razem. Oni tak uważali, to były ich przecież. Dlaczego Lewica nie może być taka, jaką my byśmy chcieli, żeby była? My tu chcemy, żeby Lewica była bardziej konsekwentnie, tam, nie wiem, ekonomicznie powiedzmy jakaś progresywna i liberalna, tam. Nie wiem, w sferze tej socjalno-kulturowej i tak dalej, to przecież oni to spieprzyli najbardziej. To znaczy, to ci ludzie dzisiaj w tej chwili niosą brzemię tej wielkiej katastrofy, która polega na ostatecznym zabiciu jakiejkolwiek lewicy i lewicowości na długie lata w Polsce. Bo to, że ja dzisiaj mam jakiś, powiedzmy, taki problem, no jeśli można nazwać problemem, no taki niuans po prostu występuje, że gdy ktoś pytał jakieś moje afiliacje polityczne, zresztą powiedziałeś to na początku, że tutaj, no my jesteśmy jakimś lewicowym jednoznacznie, prawda, medium, no w związku z tym, ale ja mam problem, żeby się w ten sposób publicznie określać, dlatego że za każdym razem, gdy coś takiego powiem, to jest tak samo jak w latach 90. nie można było sobie mówić, że się jest komunistą, bo każdy myślał od razu, że chcesz, wiesz, strzelać w tył głowy i do dołu z wapnem i tak dalej. To tak samo teraz, gdy powiesz, że jesteś lewicowy, to każdy myśli, że jesteś za istnieniem tysiąca płci, nie wiem, robieniem co drugiemu dziecku, nie, najlepiej losowo, operacji na genitaliach, podawaniu, nie wiem, blokerów dojrzewania od 4. roku życia i tak dalej, że no, jakieś takie bzdury, no. Więc, no więc mam takie wrażenie, że doszliśmy już do samego końca. Znaczy, ludzie, którzy kiedyś tworzyli coś, co jakieś zręby różnych organizacji pozaparlamentarnych, które nazywaliśmy no, niezależną lewicą, w końcu stworzyli jakąś strukturę, której udało się dostać do parlamentu. Położyliśmy w nich wszyscy ci, którzy pisali takie artykuły 20 lat temu, jakieś nadzieje, i oni sprzeniewierzyli je jeszcze bardziej, niż zrobił to Leszek Miller, Szmajdziński i cała reszta. Jeszcze bardziej. To naprawdę, jeżeli ktoś to obserwuje, jeżeli ktoś ma historię jakkolwiek zbliżoną do naszej, czyli gdzieś tam się otarł o te wszystkie struktury, to może wyciągnąć tylko jeden wniosek. Znaczy, jeden wyłącznie uprawniony, logiczny wniosek. Nikt się w Polsce politycznie tak nie wydyma okrutnie, jak zrobi to lewica. Nikt. Po prostu, no, taka jakaś się tutaj wytworzyła, taka się wytworzyła tutaj. No właśnie historia się taka wytworzyła. No tak się to potoczyło. Jedyny wyjątek, który ja tu dostrzegam, dwa wyjątki właściwie w tej historii, to jest pierwszy rząd SLD po 89 roku, czyli 93 to był bodaj, jeśli sobie dobrze przypominam. W 93 roku rzeczywiście i to był rząd, który od razu po tym, jak został sformowany,
to jedne z pierwszych czynności, które podjął, to zmiany zmierzające do tego, żeby tym ludziom najuboższym, którzy zaczęli zależeć w sposób zupełnie bezpośredni od pomocy społecznej, no to żeby im ulżyć. I w momencie, kiedy ZUS przejął obowiązki różnych tych regionalnych, tam jakichś OPS-ów i tak dalej, to nagle się okazało, że no, są płacone renty, są płacone. No, że to był naprawdę wielki krok, można powiedzieć, odwracający trendy transformacji zapoczątkowane przez Mazowieckiego i Balcerowicza. Okazało się, że można, prawda? Więc tak, wtedy można było, tak, tak. Oczywiście później też Kołodko zrobił błędy i tak dalej, to wszystko prawda, ale jednak to było bardzo duże. I druga duża rzecz, to był Piotr Ikonowicz i jego ruch przeciwko wyrzucaniu lokatorów, których nie stać na opłacenie czynszu. Powstrzymywanie eksmisji no, na bruk. To był drugi taki, no można powiedzieć, ruch, który budował jakiś tam, na którym można było zbudować jakiś etos, na którym można było zbudować jakąś tradycję i tak dalej. No ale niestety no, popełniono tak wiele błędów, że to. Tak, a potem było Lex Blida, jeśli no tak, a oczywiście, no Lex Blida, znaczy Lex Blida to było wcześniej jeszcze, zanim się zanim Ikonowicz ruszył na klatki schodowe. Natomiast, no wiesz, no Lex Blida, no Lex Pęczakis, no wiesz, to no, mnóstwo było tych różnych, no strasznych rzeczy, które Lewica zrobiła. I wiesz, i też, no wydaje mi się, że no, musimy dość w sposób taki, no wydaje, no, no nie wiem, no to też uczciwie będzie powiedzieć, że Lewica też nie ma sobie na pewno niczego do zarzucenia, więc w tym kontekście ten artykuł, ktokolwiek by go gdziekolwiek nie przeczytał, no to albo będzie miał takie odczucia jak ja, czyli no lekka irytacja połączona z jakimś zażenowaniem, bo stary, no spóźniłeś się 20 lat na to i jeszcze w krytyce politycznej to drukuje, to znaczy nie drukuje, tylko wyświetla. Krytyka polityczna to jest jeden z portali, które promują ideologie, które właśnie Lewice zrujnowały, które doprowadziły, no to oczywiście to nie jest jedyny, znaczy te ideologiczne ekscesy to nie jest jedyny problem, ale to jest bardzo poważny problem na lewicy w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, na lewicy wszędzie, na całym tym kolektywnym zachodzie, no ale w Polsce jest to bardzo widoczne. To wszystko jest dla mnie, przepraszam, tak cringe'owe, że no trudno mi to jest odnaleźć się tutaj w kategoriach jakiś, że trudno mi tutaj do tego zastosować jakiś komentarz polityczny. Wszystko za późno, wszystko źle, wszystko za miękkie, wszystko zbyt standardowe, wszystko zbyt banalne. No naprawdę, jeżeli ktoś dzisiaj ma czas i przestrzeń i zasoby na to, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, jak ma działać lewica, i zacząć budować, działać jakoś w tym kierunku, to moim zdaniem powinien nie odgrzewać jakieś kotlety, bo tak jak ty powiedziałeś, sprzed 15 czy 20 lat, tylko powinien się zastanowić nad tym, co tutaj w tej sytuacji zrobić, dlatego że ewidentnie ze względu właśnie i na te błędy, które Lewica popełniła i w ogóle ze względu na to, jak koniunktura polityczna się ukształtowała w Europie, to nie jest nasz czas. To znaczy my tutaj teraz nie powiedziemy ludu na barykady. Ewidentnie sentyment polityczny w społeczeństwie polskim i nie tylko w polskim jest uplasowany zupełnie gdzie indziej. I my w ramach tego podziału musimy zaobserwować musimy zaobserwować, gdzie jest niuans klasowy, który my możemy wykorzystać. Przypominam, że 4% czy 7%, już nie pamiętam, ale poniżej 10 na pewno, sporo poniżej 10 ludzi, procent pracowników głosowało na lewicę podczas ostatnich wyborów samorządowych. Natomiast chyba 47% pracowników, którzy wzięli, pracowników, robotników, tam klasy robotników, którzy wzięli udział w głosowaniu, głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz, wiesz, człowiek przytomny, który rzeczywiście chce robić jakąś lewicową politykę w ramach tego prawicowego duopolu, który nam się wytworzył, musi usiąść i zastanowić się, i na ten temat ja bym chciał, żeby ktoś napisał artykuł, co zrobić, w jaki sposób się włączyć, podłączyć się do tego sentymentu, który PiS jakoś, w pewnie koślawy sposób, ale jednak jakoś reprezentuje dla polskich pracowników, jak spróbować zrobić to lepiej. To znaczy tak, żeby ten sentyment przeszedł na partię lewicową, a nie był ciągle w rękach Kaczyńskiego i jego akolitów. Ale co robi Lewica? Lewica się na tym ani przez chwilę nie zastanowiła, dlatego, że im się wydawało, to myślę, że podzielasz te obserwacje. Im się wydawało, że trzeba przebić PiS na poziomie jakimś takim podatkowo-redystrybucyjnym. I jeżeli PiS powie najniższa płaca minimalna 15 zł tam za godzinę, to my powiemy 35. I gdy my tak powiemy, to wtedy klasa robotnicza nas pokocha, bo przecież klasa robotnicza to o niczym innym nie marzy, jak tylko o tym, żeby rząd im podwyższał płacę minimalną. To jest koncepcja. To jest ta wizja klasy robotniczej, którą ma dzisiejsza lewica. Zresztą nie, to jest problem od dawna, już od dziesięcioleci. Ale dzisiejsza lewica sobie wyobraża, że jest konglomeratem ludzi lepszych,
lepszych od wszystkich, ale zwłaszcza lepszych od robotników, i oni, ich misją dziejową, oni powinni sobie założyć te koszulki, co Blues Brothers nosili tam, we're on a mission from God. To oni właśnie powinni mieć, że oni mają misję taką dziejową, właśnie ten, że oni muszą wziąć tę klasę robotniczą za rękę i poprowadzić. I to jest, oni sobie to tak naprawdę wyobrażają. No i kombinują, jakby tutaj ta klasę robotniczą zachęcić do tego, że nam podała rękę. No to właśnie tak, to oszukamy ich. Powiemy, że 35, ja, nikt nie policzył, czy to, czy, ja nawet nie wiem, czy to było 35, czy 25, to nieważne, ja to symbolicznie w tej chwili tego używam. Nikt tego nie policzył, nikt się nad tym nie zastanowił, nikt w ogóle nie zbadał nawet tego, czy ktokolwiek ma takie pragnienia ekonomiczne po stronie klasy robotniczej, ale powiedzieliśmy, jak tamci powiedzieli, że dowalimy bogatym jakiś podatek taki i taki, to my 75% podatku od jakiejś tam kwoty, już nie pamiętam jakiej. I posłużyło to wyłącznie do tego, żeby się z nich śmiać. I no, kompletny, ewidentny kretynizm, jeżeli chodzi o pragmatykę postępowania politycznego. Dali powód całej prawicy, żeby tutaj pokazywać i kłamać oczywiście na temat tego, jak lewica chce 75% twoich dochodów tutaj zabierać na podatek, czy coś w tym stylu, bo to jest też związane z tym, że media ustawicznie cały czas kłamią o tym, w jaki sposób działa podatek progresywny i że ten najwyższą kwotę to się płaci tylko od tego, od tej sumy, która przekracza próg i nikt tego nie wie, ale to nieważne, nie chcę teraz w to wnikać. Natomiast dali po prostu asum do tego, żeby się wyżywać na nich, a sami wiadomo, że niczego nie byliby w tej sprawie w stanie załatwić. I oczywiście dzięki temu pogłębili wyłącznie konfuzję w łonie klasy robotniczej, która no coraz bardziej, coraz skuteczniej przechodziła do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że im się wydawało, że jeżeli już ktoś coś może dać, to właśnie oni. Więc Maciej, no tyle błędów, tyle różnych fatalnych decyzji, tyle naprawdę kretyńskich ruchów. Cała historia, ostatnie 20, 25 właściwie lat, czy tam 23, no, od 2001 roku, chociaż wcześniej też można by to brać pod uwagę, ale na pewno to ostatnie ćwierćwiecze to jest pasmo tak straszliwych porażek, że to, że po tych 24 latach takie po prostu plugawe pisemko, jak krytyka polityczna, produkuje, czy też nie tyle produkuje, co wyświetla, tak obscenicznie banalny artykuł, który w ogóle nawet nie jest na czasie, to dla mnie jest takie zwieńczenie tego. Zróbcie jeszcze coś głupiego. Szczęśliwie już jest tak, że ta cała lewica w najnowszym jakimś sondażu, który przesłał mi nasz współpracownik Piotr Figiel, już jest poniżej progu. Także daj Boże zdrowie, może to wszystko... Słuchaj, po co ta agonia? Ja w ogóle proponuję, rozwiążcie się, idźcie... Tak. Szkoda naprawdę, to te konwulsje tej nadepniętej dżownicy, to jest coś okropnego, oglądanie tego. Wyprowadźcie sztandar i to będzie jedyne wyprowadzenie sztandaru, które nareszcie będzie czemuś służyć i to będzie jakieś pozytywne. Słabym usprawiedliwieniem jest, jak sądzę, to, że w tą przepaść idziemy w dobrym towarzystwie, bo całej lewicy europejskiej, między nami mówiąc. Ale też konkluzja moja jest taka, że to, co ty powiedziałeś, z czym ja się absolutnie zgadzam, to jest to, że... To już niczego nie zmieni, naprawdę. Czego byśmy nie powiedzieli, czego byśmy nie napisali, gdziekolwiek byśmy tego nie napisali, nic już nie zmieni, ci ludzie tego nie zmienią. Mogą tylko zmienić naprawdę ktoś, kto oddolnie będzie tworzył, to nie jest niemożliwe, kto oddolnie będzie tworzył nowe struktury. Zobaczymy. Nie wiem, Bojan, czy jesteś człowiekiem lękliwym, czy nie, ale w każdym razie mamy bardzo mocnego pana premiera. On powiedział tak: dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji, napisał pan Donald Tusk w mediach społecznościowych. I napisał tak: niedoszły zamachowiec na prezydenta Zełenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami, aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił 2 Polakom zamach na współpracownika Nawalnego, zatrzymany. Zamachowcy też już są w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. To tylko w kwietniu. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji. Przyznasz sam, że to jednak jest mężczyzna, pan w zasadzie samo południe. John Wayne przy tym to jest, w zasadzie może mu latać po landrynki, generalnie rzecz biorąc. Więc pan Tusk, rozumiesz, który się podnieca tym, że tylko w kwietniu aresztowano kogoś, czy zatrzymano, to ja już tylko przypomnę panu premierowi, że zasada jest taka, że dopóki nie ma wyroku, to po pierwsze ludzie są niewinni i trzeba się dokładnie rozebrać, kto gdzie zaczął, skończył, kogo miał na myśli, czy ten pan, co oferował
zamach na prezydenta Zełenskiego powinien być w areszcie, czy może w szpitalu jednak mimo wszystko. No, są, że tak powiem, różne Stawiam warianty. Stawiam na to drugie zdecydowanie. Bo... Są różne warianty. Ja na miejscu pana premiera nie wychylałbym się z ostatecznym ferowaniem wyroków, bo to z tym jest mu nie do twarzy, jako z człowiekiem, który jest podobno przywiązany do praworządności, chociaż człowiek, w którego imieniu działa pan minister Bodnar i prawo dość sobie swobodnie nagina, może jednak ma prawo tak mówić. Ale czujesz się bezpieczniej, mam nadzieję. No, taka mnie natowska duma wypełniła w tej chwili, że to trudno opisać. Nie, naprawdę, no, znaczy Maciej, no nie mam, przepraszam, nie mam niczego nie, do powiedzenia. Nie, to nie ma komentarza, tym, co komentować? Donald Tusk, no... Ja najbardziej chyba mnie żenuje w tym wszystkim to, że pelikany Donalda Tuska, którego tam, który, wszyscy ten zaciąg tych zawodowych obywateli, demokratów, praworządnistów i tak dalej, którzy popierają koalicję obywatelską, to oni to łykną i oni uznają, że to naprawdę, że to na poważnie i tak dalej. I to mnie jednak, no, za każdym razem mnie to zaskakuje. Nie wiem dlaczego, ale może jakiś jestem na to szczególnie wrażliwy, ale przecież pamiętam Donalda Tuska jeszcze w okresie tam roku, powiedzmy, przed Smoleńskiem, kiedy mówił, kiedy się zachowywał nawet adekwatnie. No, nie wiem, czy pamiętasz to sformułowanie, że już nie przestańmy, no, z Rosją trzeba rozmawiać taka, jaka ona jest. Pamiętasz? I to, jakiś był w końcu taki, wiesz, przebłysk, no, że... No, potem nagle, no, potem tam w okresie tego Smoleńska, no, to były takie różne te refery, ale generalnie biorąc, no, to wiadomo, że Donald Tusk nie chciał tego, nie chciał się tym zajmować. Rosjanie też nawiasem mocniej chcieli się tym zajmować, no ale to. I później był 2014 rok, Krym, zielone ludziki i tak dalej. I nagle się okazało, że Donald Tusk jest, uwaga, największym wrogiem Putina jest. Absolutnie. No Jezu, co to było? Ile to było tych różnych, tego zadęcia, tych megalomańskich dykteryjek, co tam. No, wiesz, i teraz z kolei tutaj nie będzie, wiesz, wypalimy zdradę, jak to było, wypalimy żelazem każdą zdradę tak, i próbę tak, destabilizacji. Tak. I tak sobie myślę, jeżeli ktoś destabilizował ostatnio kraj, nie wiem kto to był, ale pamiętam jakieś takie incydenty, jakieś tam przejmowanie przez firmę ochroniarską mediów państwowych, pamiętam jakieś rozkręcanie zamka przez ślusarczy, rozwiercanie w gabinecie prokuratora krajowego, no jakieś takie rzeczy, pamiętam tam, wiesz, awantury w pałacu prezydenckim, że to jakaś policja coś tam jakieś wyprowadzała, jakiś posłów, to nie było wiadome, czy to... Nie pamiętam, kto to robił, ale to tam były jakieś znamiona destabilizacji. Szkoda, że wtedy się tym nie zajął Donald Tusk, który tak tutaj by chciał zapobiegać właśnie destabilizacji. To naprawdę, to no, muszę powiedzieć, że no, szkoda, że wcześniej Donald Tusk po prostu nie mógł się tym zająć. Wszyscy bardzo żałujemy. No. Dziękuję Ci bardzo, Bojan, za dzisiejszą audycję. Państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam, Maciej, mogę tylko powiedzieć na sam koniec jedną jeszcze tylko rzecz, bo zapytałeś mnie też o to dziewczę, które tam poszło. A tak, do jeszcze przepraszam, bo to miała być ilustracja, tak, ale ja, nam umknęło. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie jest dla mnie jasne, z jakiego powodu cała lewica nagle stanęła, ten komentariat, powiedzmy, związany z lewicą, stanął murem tutaj za tą kobietą i tam zaczął jej bronić i tu mówić, że redaktor Mazurek... Za tą biedną, nieszczęsną dziewczynką, tak, naprawdę. Ale najbardziej mnie frapuje jednak to, że oni powiedzieli, że redaktor Mazurek, ojej, jak on tutaj nieelegancko, że coś tu zmanipulował. No przepraszam, ja znam twórczość redaktora Mazurka od bardzo dawna i ja już mówiłem to, że ja do Mazurka bym się na żaden wywiad nigdy nie zapisał. Ani nie poszedł, chyba że dostanę wezwanie od prokuratury albo coś takiego, bo on po prostu przysługuje ludzi. Jeszcze robi to w sposób niezwykle perfidny, więc ja bym na pewno nie poszedł, no ale gdy się już ktoś zdecydował, że pójdzie, no to powinien był się chociaż trochę przygotować, no więc ona nawet tego nie zrobiła. Ale to, co jest najważniejsze w tym kontekście, to nie, że ta kobieta jest głupia, że redaktor Mazurek jest chamski, to są sprawy jakieś tam drugorzędne. Najważniejsze jest to, i tu by się chciało, żeby opinia publiczna skonsumowała to, że ona pokazała to Dobosz, Oracz, czy jak ona tam się nazywa, już nie pamiętam dokładnie, no, że dzięki tej wypowiedzi mamy absolutny dowód na to, co ja i wiele osób zresztą powtarza od co najmniej dekady, że splugawiono i sprzeniewierzono funkcję działacza społecznego i działacza politycznego. Przemianowano to na aktywistę. Aktywizm już nie jest tym, czym kiedyś było działactwo, przepraszam, z braku lepszego słowa.
Bo działacz polityczny, działacz społeczny był szanowany przede wszystkim dlatego, że był normalnym człowiekiem, takim jak ja i ty, który chodził do pracy, miał rodzinę, psa, telewizor, samochód, tak jak miał wszystkie te same obowiązki, co każdy jeden członek społeczeństwa, ale miał w sobie na tyle energii, samozaparcia, nie wiem, jakiegoś ogaru dotyczącego przestrzeni publicznej i sprawy publicznej, że część swojego wolnego czasu, zamiast, nie wiem, jeść chipsy, pić piwo i oglądać telewizję czy coś takiego, to poświęcał na to część swoich zasobów i czasu, i pieniędzy i tak dalej, poświęcał na to, żeby uczestniczyć w jakimś działaniu, być działaczem właśnie, czy to w jakiejś partii, czy w jakiejś organizacji pozarządowej, wszystko jedno. Ale tak to wyglądało. Natomiast teraz mamy aktywistów, z których większość to są ludzie nienormalni. Naprawdę, no, ten wywiad dowodzi tego, który tutaj jest, no powiedzmy, podstawą tych naszych mikrorozważań na ten temat, ale popatrzcie sobie, co sądzą. Ktoś wymyślił też słowo aktywiszcze. Nie bez powodu i to też o czymś świadczy, o stanie umysłu pewnym, albo braku może. Natomiast mamy w tej chwili sytuację taką, że aktywizm stał się formą zawodu i że ten zawód polega na tym, że prostytuujesz się każdej jednej organizacji, którą finansuje jakiś bogaty stary dziad, albo którą finansują różne, nie wiem, imperialistyczne rządy na przykład. Prostytuujesz się wszędzie, żeby tylko dostać grant, później ten grant rozliczasz i robisz dokładnie to, co ta organizacja społeczeństwa obywatelskiego, która akurat ci ten grant nadzieliła, ci da. To nie jest żadne działactwo, tylko to jest zwykła prostytucja. To tak jest, jest po prostu, tak jest. To jest dziadostwo, to jest dno, to jest szambo polityczne, moralne, precz z aktywizmem. To jest to wiekopomne zdanie, które pani Dominika Lasota, bo tak się nazywa, wygłosiła. To jest dziennikarka. Tak, tak, ale też nie jest mądra. Odpowiadając na pytanie Mazurka, z czego pani żyje? Z ciężko wywalczonych grantów. No ja, tak, wierzę. Tak jest. No, dawać dupy to jest naprawdę jednak ale ciężko. Ty masz absolutną rację. To jest kompromitacja niegdyś naprawdę interesującego pojęcia społeczeństwo obywatelskie. To jest kompromitacja i zdeprecjonowanie. I teraz jak ja słyszę, tak jak i ty, społeczeństwo obywatelskie, to mnie się... To spróbam, powiedzieć, tak. Że mi się włosy tak, jeżdżą. Ja od razu zapowiadam, że jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek zbliżony tutaj, powiedzmy, profilem politycznym do mnie przejmie władzę i zaproponuje mi jakąkolwiek funkcję w którymś z resortów siłowych, to pierwsze, czym się zajmę, to wyaresztuję całą fundację Batorego. Całą. I zamknę to od razu. I wezmę te, tak jak kiedyś Putin zrobił ze swoim społeczeństwem obywatelskim, nie wiem, czy to sobie przebierasz, ale to naprawdę trzeba to powtórzyć, dlatego że on wtedy tylko on był łagodniejszy, bo on wysłał tam tylko jakichś tych swoich szpiegów, którzy sam się włamali do tej organizacji i niczego nie ukradli, nawet te pieniądze tam zostawili, te walizki z dolarami i tak dalej, tylko zabrali komputery, twarde dyski, jakieś tam nośniki i tak dalej i nazajutrz całe społeczeństwo obywatelskie leżało przed Putinem na biurku z rozłożonymi nogami. Trzeba to powtórzyć zdecydowanie. Jeszcze raz zakończymy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu. Pamiętajcie Państwo o subskrybowaniu, lajkowaniu, wspomaganiu nas finansowym. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kłaniamy się najuprzejmie. Dziękuję.